No czyje zdanie się liczy w internecie? Masz Rebo, masz Konopskiego, masz Wardęgę. Tak. I ludzie zawsze do nich wejdą zobaczyć, co oni myślą na ten temat, ale jest zasadnicza kwestia. Ja też właśnie mam pytanie do kanału, kurwa komentarzy, mam takie pytanie nie atakujące was, ale dające do myślenia, nie? Pytanie jest takie, no bo jest Nikola, nie? Nikola zaczęła z Danielem, tak? Tak. Nie działałaś nigdy w necie sama, nic? To znaczy coś tam działałam, ale tak naprawdę przy Danielu tak... Ale już coś rozrosło. Działałaś, tak, ale przy Danielu się rozrosło. Tak, tak. Okej, tak. No i dobra, i chuj z tym, robiliście sobie te rzeczy internetowe, szło to fajnie, byłaś nowością na jego streamach, to szło zajebiście do góry i razem żeście osiągnęli sukces, tak? Tak, tak. On przy tobie, ty przy nim. Okej, i razem żeście osiągnęli sukces i słuchaj tego. I co ma zrobić Nikola po rozstaniu z Danielem? Ma przestać całkowicie pokazywać się w internecie, nie może już nigdzie pójść i ma szukać pracy, kurwa, w urzędzie pracy i co ma według was zrobić taka Nikola? Co, ma iść do Żabki, czy co? To już jest, skreślone, bo co, bo już nie jest z Danielem? A jak wróci do Daniela, to może nagle nagrywać te internety, czy nie? Czy co? Jak wróci do Daniela, to będzie okej, ma prawo na internet, a jak nie ma go nie ma jej z Danielem, no to on ma wypierdalać, tak? No to kurwa spoko myślenie. Okej. Okay. I to jest głównie pytanie do kanału w komentarzu. Nie, co teraz ona ma zrobić? No okej, ja mam też.